74% partnerów w największych kancelariach prawnych uważa, że sprawy naszego kraju zmierzają w dobrym kierunku. To prawie 1/4 mniej niż jeszcze 6 miesięcy temu. Równolegle 47% badanych ostrożnie spodziewa się, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw poprawią się. Chociaż dzisiaj widać wyraźnie, że są one lepsze niż przed rokiem. Mówi o tym 41% ankietowanych w porównaniu do 4% w grudniu 2009 roku. Po dużym spadku zaufania w siłę gospodarki w latach 2008-2009 obecnie partnerzy odzyskują optymizm. To najważniejsze wyniki badania WK Indeks, które Wolters Kluwer Polska oraz Ipsos prowadzą wśród partnerów zarządzających w firmach prawniczych. Ja się cieszę przede wszystkim z tego, że Polska wyszła obronną ręką jako jeden z niewielu krajów w Europie. Cieszę się, że nasze PKB nie spadło poniżej zera, bo to by był już dramat. Cieszę się, że Polska jest uznawana, że rozpoczął się proces, w wyniku którego Polska i Słowacja, Słowenia są wyodrębniane z grupy wszystkich krajów postsocjalistycznych. Czyli jeżeli inwestorzy myślą o regionie, to już nie myślą aż tak jednolicie, to znaczy jeżeli wycofują się to z całego regionu, jeżeli inwestują to w całym regionie. Czyli Polska została jakby wyodrębniona z tej grupy i jest analizowana odrębnie. Myślę, że wyniki badań WK Indeks wyraźnie pokazują, że nastąpił trwały odwrót od najbardziej dochodowych i najbardziej popularnych specjalizacji na rynku usług prawniczych w przeszłości, czyli fuzji i przejęć oraz IPO. Nadal zdecydowana większość ankietowanych deklaruje, że realizuje takich spraw dużo mniej niż rok i dwa lata wcześniej. Stabilizuje się sytuacja na rynku nieruchomości, gdzie 29% respondentów odpowiedziało, że realizuje więcej takich transakcji. Poprawia się również sytuacja na rynku zamówień publicznych. Jeszcze w grudniu 2009 roku ponad 68% prawników mówiło, że pracuje mniej przy kontraktach publicznych. Teraz tylko 8%. Nadal królują spory gospodarcze. Myślę, że nie ma trwałego odwrotu, że w każdym segmencie rynku są dobre czasy i złe czasy. No teraz takie, nawet nie powiedziałam, że złe czasy nastały dla fuzji i przejęć, ale nastąpiło takie spowolnienie i myślę, że inwestorzy, czyli sprzedający i kupujący, no bo musimy patrzeć na to z punktu widzenia klientów, czekają na taką bardziej chyba wykrystalizowanie się sytuacji i co do cen, i co do koniunktury na rynku. Jesteśmy po takim trudnym okresie, ale opinie są takie, że nie wiadomo, czy ten okres się skończył już, czy należy oczekiwać jeszcze pogorszenia. Myślę, że to jest takie okres zastanawiania się, co dalej. Według badań WK Indeks najważniejszym czynnikiem decydującym o wyborze kancelarii jest jakość świadczonych usług. Na dalszym etapie 37% respondentów wskazuje na doświadczenie. Cena, terminowość oraz dostępność wydają się odgrywać mało znaczącą rolę, bowiem są one znaczące dla około 7% badanych. Wieloletnia praktyka w adwokaturze wskazuje na to, że właśnie zaufanie jest elementem decydującym. Na zaufanie trzeba zapracować. Czasami kryje się za nim wieloletnia ciężka praca, wyspecjalizowanie w danej dziedzinie, sukcesy odniesione w innych podobnych sprawach, terminowość w wykonywaniu zadań. Cena jest elementem, który często brany jest pod uwagę w warunkach konkurencyjnych, ale mam wrażenie, że tą cenę bierze się pod uwagę wtedy, kiedy przedsiębiorca szuka kancelarii o podobnym poziomie kwalifikacji, o podobnym poziomie specjalizacji. Wydaje mi się, że cena będzie zawsze elementem dodatkowym, a nie pierwszorzędnym, gdyż najtańsza usługa nie zawsze będzie najlepszą. W ramach współpracy kancelarii prawnych z dyrektorami prawnymi przedsiębiorstw najczęściej zlecanymi zadaniami są audyty prawne. Do częstych zleceń należy także obsługa fuzji i przejęć oraz wprowadzenie spółek na giełdę i doradztwo związane z rynkiem kapitałowym. Znacznie mniej jest zleceń na obsługę prawną kancelarii zewnętrznych w zakresie zamówień publicznych, mediacji oraz prawa pracy i ubezpieczeń. Przedsiębiorcy najczęściej zlecają zewnętrznym prawnikom czy zewnętrznym kancelariom takie sprawy, które wymagają szczególnej, specyficznej wiedzy, której nie posiadają wewnętrzni prawnicy, bądź też są to sprawy, które wymagają całych zespołów ludzi. Więc przykład pierwszy z brzegu to są transakcje, przejęcia, fuzje.
Dalej to są zwłaszcza skomplikowane spory sądowe i arbitrażowe, które wymagają również nie tylko pracy jednego prawnika, który występuje przed sądem, ale pracy całego sztabu ludzi, którzy opracowują strategię sporu i realizują ją potem w trakcie postępowania, którzy monitorują postępowanie w trakcie całego jego trwania. Inne sprawy, które są zlecane zewnętrznym prawnikom, to są zagadnienia własności intelektualnej, zagadnienia nowoczesnych technologii. One również wymagają bardzo specyficznej wiedzy i rzadko wewnętrzni prawnicy mogą sobie pozwolić na to, żeby zajmować się tak szczególnymi dziedzinami.